Cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kowalski i dzisiaj takie luźne przemyślenie odnośnie kolejnego trendu, który pojawił się na rynku, o którym już wcześniej na moim Twitterze 4 kwietnia mówiłem, że tak będzie, no i tak się stało, także znowu prorok Kowalski znowu już przewidział, no i teraz powiedzmy, chciałbym troszeczkę odnieść się do tego trendu, tak żebyście mieli jakąś świadomość, żebyście mieli jakieś odniesienie i dlaczego tak się dzieje, bo dla niektórych trend na shitcoiny może być po prostu abstrakcyjne i głupi, tak? tak? żeby to po prostu wyjaśnić. Jak to mówią, nieważne jaki jest trend, to warto z niego skorzystać. Tak? Czy to jest trend AI, czy to jest trend shitcoinów, warto mieć tutaj jakąś ekspozycję i, i działać. Tylko trudno jest wybrać taki trend, który nam po prostu gdzieś pasuje. Odnoszę się do, do tego, żebyście po prostu wiedzieli, o czym ja mówię. Być może niektórzy nie wiedzą, co się dzieje na rynku, być może po prostu widzą tylko i wyłącznie spadki. Ale gdzieś tam, właśnie z tyłu, a z tyłu tych wszystkich naszych działań, e, dzieją się dziwne rzeczy, tak? E, I są wzrosty, no, bardzo, bardzo duże. Na przykład takie coiny jak AI Doge, Pepe, Wojak, Shiba AI, e, Rekt e, i różne inne z tego typu. Właściwie od tego się zaczęło. E, między innymi też, właściwie, można nam też klasyfikować heksa. A czy też kała. Ale to są już projekty, które gdzieś tam miały przeszłość i są dosyć stare, ale dlaczego właśnie jest taka narracja teraz na Shitcoinie? W pewien sposób spróbuję to wyjaśnić, żeby, żeby po prostu ludzie mieli jakikolwiek sens temu, czemu tak się dzieje. No bo tak, my zostaliśmy jako można powiedzieć kowalscy, czy jako inwestorzy w ostatnich latach mocno dymani poprzez to, że. Bardzo wiele projektów uczestniczyło w tak zwanych, uczestniczyły właśnie w tych projektach w ich listowaniu fundusze inwestycyjne, tak? Czyli fundusze wizji wchodziły pierwsze, później tworzyły się jakiś marketing, i później spuszczały nam torby na głowę. No i po upadku FTX-a właściwie otworzyła się taka narracja, że one są nam w ogóle niepotrzebne, a my ich właściwie też tak nie potrzebujemy za bardzo, i, i to jest właśnie to, co ruszyło i dlaczego te coiny teraz tak ruszyły, bo one, to, one nie mają w tym sensie jakiejś tam większej wartości, tak, one w ogóle um, nie muszą mieć jakichkolwiek założeń, mogą się po prostu śmiesznie nazywać. Ale zauważcie, że w większości tych projektów, których, które są y, tam tworzone, istnieje takie coś jak sprawiedliwa dystrybucja. W większości jest to na przykład dla posiadaczy, a, dla tych, którzy dostali airdropa erba, czyli y, Arbitrum Tokena. Teraz dostaniecie kolejnego tokena, ale on będzie w pełni rozdystrybuowany dla społeczności. Czyli ja to zauważyłem już właśnie w kwietniu, że czy tam w połowie kwietnia, że dlaczego tak to może się wydarzyć, dlaczego ci ludzie będą mieli okazję na spekulować? Bo po pierwsze dostali darmowego arba, dla niektórych to były duże sumy, dla większości są to łatwe pieniądze i łatwe pieniądze łatwo można też inwestować i stracić. W związku z czym ci inwestorzy quasi zobaczyli, że ma zobaczcie, nie mamy tutaj ukrytych rzeczy, nie mamy tutaj ukrytych ludzi i dostajemy tokenika, jakaś tam fajna narracja gdzieś tam jest jakaś memowa. Albo ogólnie jakaś taka tajemnicza zazwyczaj, i projekt jest w pełni transparentny i w pełni sprawiedliwie dystrybuuje te tokeny. No i teraz ludzie się podpinają. Mało tego, temu wszystkiemu zaczęły przyklaskiwać centralizowane giełdy, które w tym momencie będą być może w przyszłości wiodły jakiś taki prym. Bo widać, że Binance trochę tutaj o działa, bo jako korporacja już ma problem z tym. Mam nadzieję, że nie, nie robię za dużo dygresji, ale takie giełdy jak MXC i jeszcze kilka innych, bodajże, BitGet. Od razu, jak widzą takiego shitcoina w tym momencie, listują go u siebie na giełdzie. No i co przypływa, właściwie bardzo duży wolumen. Mało tego, oni je dodatkowo jeszcze wrzucają na lewar. Czyli ci ludzie, ci użytkownicy, którzy często dostali za darmo tokena, yy, mogą zdarmowo brać udział w tej całej zabawie, a mało tego, mogą też na nim spekulować, wiedząc z tyłu, że co najważniejsze nie mamy kapitału, który może nam zrzucać coś na web. Czyli nie mamy whisky, nie mamy jakichś whaley. I ten problem nam zanika. Przez to ta spekulacja na tych coinach, e, nawet pod kątem technicznym, wygląda nawet dosyć ciekawie. No i to, był właśnie, to jest właśnie, właśnie całkowite omówienie tego trendu, e, żeby nie wiedzieć o tym, że czemu tak się dzieje i czemu dalej ludzie pod tym kątem spekulują. To było po pierwsze, widzą e, zmienność oczywiście zmienność będzie przyciągać ludzi. E, mało tego, te coiny zawsze są e, warte co najmniej 10,0, przecinku jakaś liczba, i są w, e, sprawiedliwie. Bądź w pewien sposób sprawiedliwie dystrybuowane i nie posiadają żadnych funduszy inwestycyjnych, bądź grupy preseli i jakichś tam lock-upów i tak dalej. Więc to jest to, co przyciąga i to jest to, co, żebyście po prostu o tym wiedzieli, dlaczego tak się dzieje i racjonalnie wam wytłumaczyć, dlaczego shitcoiny po prostu rosną. Ta jest narracja. Czy ona jest, jak mówię, czy ona jest mądra czy głupia, to sobie sami możecie ocenić. Jeżeli ktoś chce z niej skorzystać, to pewnie z niej skorzystał. Tu pewnie już jest na pewno ostatni moment tego. Ale być może nie jest ostatni moment, bo pytanie jest: czy my będziemy szli w ten paradygmat? Czy będziemy go ciągli, czy jednak, że tak powiem, przeholujemy? Bo widać, że są tworzone projekty teraz szybko na pałę, żeby tylko i wyłącznie ten trend wykorzystać. I on powinien w miarę upływu po prostu coraz więcej tych projektów będzie powstawać, tym będą one miały mniejszy impakt cenowy. No ale tak jest, ja nie, nie będę się z tym kłócił, że tak jest, po prostu trzeba zauważyć pewne trendy. Nie trzeba w nie oczywiście wchodzić, oczywiście, odradzamy jakiekolwiek inwestowanie, ale trzeba sobie zdawać świadomość tego, na czym się buduje ta narracja i być może, być może w przyszłości takie przeanalizowanie będzie nam bardzo potrzebne, by ustalić kolejny trend i zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, bo właśnie to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, czemu tak się dzieje, czemu na przykład te. Zrzeszone grupy ludzi, e, duże community potrafi pompować te tokeny, no a dodatkowo właśnie e, czemu taki dany token, czemu taki shit rośnie i nawet niektórzy by chcieli shortować, a on nie chce spadać. To jest odpowiedź na moje pytanie, trochę przemyślenia, ja mam nadzieję, że jest to wartościowe, jak nie to łapka w dół oczywiście. <laughs> I to tyle, ja życzę wam przyjemnego dnia, cześć.